Naszy i brązowy medal, a na ręce gips, ale chyba czułeś się, jakbyś był dzisiaj na boisku za sprawą Czunka. No i już na szczęście bez gipsu, no dziękuję Czunkowi za ten gest, zgłosił się do mnie, oczywiście z wielką przyjemnością udostępniłem mu moją koszulkę i dziękuję jemu, jak i wszystkim chłopakom, bo spisali się, jak widać, na medal. Gdzie bardziej przeżywa się te emocje na boisku, czy nie mogąc pomóc chłopakom tam gdzieś za linią końcową? No to jest chyba najgorsze uczucie dla sportowca, obserwować z boku kolegów i nie mieć możliwości dołożyć tej cegiełki w ostatecznym momencie, tak naprawdę w ostatnim meczu. I stres jest 10 razy większy niż tak naprawdę na boisku i strasznie się to przeżywa, nie polecam nikomu. Wierzyłeś przy 7-11, że da się to jeszcze odwrócić? No, szczerze mówiąc, miałem w głowie, jakby kolokwialnie mówiąc, te bagno, z którego wyszedł Kędzierzyn w czwartym secie, więc widziałem Bartka na zagrywce i wielkie brawa dla Bartka, bo chyba w swojej całej karierze nie zanotował takiej serii na zagrywce, zagrywając tak naprawdę z 30-procentową siłą. Brawa dla Bartka. A w końcówce czwartego seta obaj przyjmujący nie skończyli piłek meczowych, które mieli w górze. Ty byś skończył? Ja bym na pewno wybrał inną opcję, nie siłową, ale czy bym skończył, nie wiem, tam potężny blok u chłopaków z Kędzierzyna, dla nich też wielkie brawa za walkę i również gratulacje, bo przecież czwarte miejsce to dobry wynik. Nie myślałeś o zmianie numerka na koszulce, bo coś z tą twoją trzynastką jest naprawdę pechowe. W zeszłym roku w finale kontuzja, w tym roku przed samym meczem o trzecie miejsce kontuzja. Może coś z tobą jest nie tak? Rzeczywiście chyba coś jest na rzeczy, ale tyle dobrego w tym, że teraz świętując będę mógł tańczyć, bo w zeszłym roku niestety nie udało się. Po którym medalu tańczyłeś bądź będziesz tańczył bardziej? Po zeszłorocznym złocie, znaczy który bardziej cię cieszył, bo o tańczeniu to już powiedziałeś. Który bardziej cieszy, zeszłoroczne złoto czy tegoroczny brąz? Ojej, ciężko powiedzieć. To był zeszłoroczny złoto, to był mój pierwszy medal tak naprawdę na dobrą sprawę, odkąd grałem w siatkówkę i to chyba ciężko powiedzieć, z tym, że na pewno w tym sezonie było trochę ciężej i ten brąz wywalczony, szczególnie w takich warunkach jak dzisiaj, chyba smakuje lepiej. Jak ocenisz ten sezon? Udało ci się zadebiutować w Plus Lidze, ale kariery tam wielkiej na razie nie zrobiłeś. Kończysz z brązem po złocie. Ale chyba nie możesz powiedzieć, że jesteś niezadowolony z tego, co udało się osiągnąć. Mówię o obu drużynach, w których występowałeś. Nie, no na pewno, jakby, co można powiedzieć, ten brąz na pewno dla nas jest dużym sukcesem i jak to złoto ostatnio. Ja rozliczając siebie, no na pewno jestem trochę niezadowolony, zawsze można było zrobić więcej, no ale powiedzmy, że moja kariera będzie toczyć się dalej, zobaczymy w jakiej to formie wystąpić, czy zostanę tutaj w Gdańsku, czy może gdzieś uda się pójść dalej, jeszcze tak naprawdę żadnych konkretów, jestem dobrej myśli. W każdym razie trener Pawlun stwierdził, że młoda liga jest już dla ciebie za ciasna i w przyszłym sezonie nie widzi cię w drużynie, musi ogrywać młodszych. Jak się z tym czujesz? Nie, to na pewno, jestem tego samego zdania, trzeba ustąpić miejsce dla młodszych chłopaków, już i tak zagościłem długo w młodej lidze, tak jak inni koledzy w podobnym wieku, trzeba ustąpić pola dla innych.